Gadaj, co tam się wydarzyło? Co się wydarzyło? No nie owijaj mi tu w bawełnę. Widziałam, że wczoraj wychodzisz gdzieś z Rejem wieczorem. No i co w związku z tym? Były jakieś amory? Natalii, weź ty się puknij, jakie amory? No wiesz... Słodkie słówka, całuski... Natalii to łowca. No i co w związku z tym? Jest miły, nie ocenia po gatunkach, no i nie oszukujmy się, jest w chuj przystojny. Natalii! No co, źle mówię? Nie mów, że ci się nie podoba, widać jak na siebie patrzycie. Nie znam go, niełatwo mi ocenić po tym, że jest przystojny. Poza tym... Niby jak patrzymy. No inaczej, tak, że... aż się lodowce topią. Wydajcie się, skończmy już ten temat. Co ty się tam tak grzebałeś, Rej? No, zatrzymali mnie na chwilę jeszcze. A, no okej. A co? A nic, tak pytam. A po co nam ona? Bo Wenandi posiadają unikalne zaklęcia, które akurat mogłyby się nam przydać. Na przykład jakie? Na przykład przywołać duszę ze światów. Jak wiecie, tylko pośredniczki duchowe to potrafią. A my akurat takiej w obiegu nie mamy. Po co byśmy mieli przywołać duszę ze światów? To tylko przykład i nie jedyne zaklęcie, które moglibyśmy wykorzystać. Wiesz, gdzie jest ta księga? Gdybym nie wiedział, nie zacząłbym nawet tego tematu. Znajduje się na północnym wschodzie, w górach świętego Makadona. Te góry są niebezpieczne, kto wie, jaki tam licho siedzi. Właśnie dlatego jest tam księga. Święty Makadon przepisał tą księgę. Nie jest to oryginał, ale... jest przepisane z oryginału. Nigdy by się nie rozczytał z tego pisma. Więc na pewno jest w jego górze. Na pewno natkniecie się na niebezpieczeństwo. To normalne, każdy chce zabezpieczyć swój skarb. Ale nie musicie się obawiać, nie będziecie musieli iść tak długiej drogi. Wyślę was pod samą górę, a raczej wejście do jaskini. Ja w tym czasie wyruszę po co innego. Chłopaki, wy też to czujecie? Tak. Coś tu ewidentnie śmierdzi. Ale wiecie co? Ewidentnie smród doprowadza do tego, że muszę iść się odlać. O, idealnie. Kurwa mać! Kurwa! Czy to jakaś kurwa kpina? Oni chcą mnie wprowadzić na zawał? Co ty się tak wydzierasz? Dlatego tak trupem tu jebał. Lamus. Dosyć świeży trup. To jest dosyć interesujące. Co jest takie interesujące w trupie? Chyba to, jak zacznie jebie. Jest interesujący nie dlatego, że wali, tylko że ma... wypalony napis na potylicy. O, owszem, to już może być bardziej interesujące niż sam smród. No, może jeszcze go pocałuj. Kurwa! Z czego ty się kurwa rżysz? Jeszcze kurwa dostanę jakiegoś syfa od tego! Kurwa. Bardzo śmieszny ryj. Nie ma za co, przynajmniej jakieś wrażenie przy trupie. Trzeba go ściągnąć. A tak właściwie, Rej, mam pytanko. Tak? Co ty robiłeś sam na sam z daleją w lesie?
Zabrałem ją na spacer, żeby trochę ochłonęła. Dowiedziała się w końcu o śmierci matki, więc jak mogła niby zareagować? Myślisz, że co? Siedziałaby spokojnie sobie w pokoju i popijała herbatkę? Nie, tylko mówię, po prostu się zdziwiłem. A to niby czemu? No bo myślałam, że wy się nie lubicie. Długo by mówić. W sumie to skomplikowane. Poza tym skończmy już ten temat. No dobra, skończmy. No Jezu, no nie puść się tak, no. Po prostu byłem ciekawy, no bo byliście tak sami w lesie, no. We dwoje. W dodatku wieczorem. Ach. I zagmiałeś trupa na mordzie. Nie, a co? Bardzo kurwa śmieszne! No cóż, ja się śmieję. Dobra, bez wydurnienia się, zabierajmy go. Izek, to chyba twój pierwszy pocałunek. Spierdalaj. Świeże mięsko! Dawaj, turej! Dawaj go na stół! Skąd go macie? Z buszu! Normalnie ja se tu idę się odlać, nie? Jak to ja. No i idę, no i ja ci tu proszę, no i spadł mi na ryj. Tak się zdygałem, że myślałem, że zaraz ducha wyzionę. Izak, to po prostu było twoje przeznaczenie, pocałunek z trupem. A ty weź spierdalaj. Jakie to interesujące, ale po co go tu wzięliście? Ma z tyłu wypalony napis. Pochodzi nie z tego świata, nie rozumiem nijak tych słów. To nawet nie nasze znaki. Dajcie mi chwilę, przetłumaczę. Mam. I co oznaczają te słowa? Miej oczy szeroko otwarte, bo nawet ktoś bliski może okazać się zdrajcą. Nie zgadzam się. Ja nie pytam cię o zdanie, tylko wprost o znajomie. O to, że się nie zgadzasz, nie interesuje mnie. Po jakiego grzyba jest ci potrzebna ta księga? Każdy może się uczyć z niej zaklęć, nie tylko Venandi. Tak, ale idzie za tym większe ryzyko niż u Venandi. Już mniejsze o same ryzyko, zdradzimy nasze metody. Pomogę. Co? Oszalałeś może i wycofałeś się, ale masz obowiązek chronienia naszych sekretów. Które nie są aż tak ważne, jak samo tworzenie Venandi. Przestań pieprzyć, że to nikomu nie znane sekrety, bo Venandi za opłatą sprzedawali o tym informacje. Poza tym, pomogę tylko pod jednym warunkiem. A mianowicie, nie użyjecie ich do błahych i niepotrzebnych celów. To raczej oczywiste. Wasze zaklęcia są w pewnym stopniu niebezpieczne. Oj, szczególnie kiedy nie używają ich Venandi. No to kiedy wyruszamy? Jak najszybciej by móc obmyślić całe działanie. Omówmy może kwestię powrotu. I co o niej myślisz? Uważasz, że nadaje się na tron Erdenedi? Może i jest na to wyraz emocjonalny, ale uważam, że się nadaje. Ma predyspozycje, zresztą nie mi oceniać. Na przykład jakie?
jest rozważna, kiedy w rolę nie wchodzą uczucia, przemyśli, a potem robi. Jest odpowiedzialna i uczciwa. W dodatku Magadony. Myślałem, że ceni się w kwestii wyglądu. Tu w grę nie wchodzi wygląd. No zobacz, jak ja wyglądam. No mi z piękności nie zostanę. Mogłaby wyglądać równie dobrze jak trola i tak zdanie na jej temat bym nie zmienił. Czyli uważasz, że jest ładna? Nie przeczę. Jest bardzo urodziwa. Jak na elfkę wyróżnia się wyglądem, urodą, nawet charakterem. A podoba ci się? Co mam przez to rozumieć? No wiesz, czy ci się podoba, no nie chodzi tu o wygląd. Czy ją lubisz, no? Nie mogę tego stwierdzić. Nie znam jej tak naprawdę. No a jak ją oceniasz w takim razie? Nie mi oceniać, Izak. Jestem ostatnią osobą, która powinna kogokolwiek oceniać. Oj tam, każdy ma swoje za uszami. Ja też. Ja pytam tak ogólnikowo, no. Ogólnikowo mówisz. No nie wiem, jest za dobra i przez to może się kiedyś jej noga powinąć. Ale poza tym naprawdę ją polubiłem. O ile Wynandy może tak powiedzieć.